Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DLC do Elden Ringa, czyli Shadow of the Earth Tree. Ostatnio załatwiliśmy sobie loch płaczki, a w zasadzie nawet samą płaczkę jako bossa, a także ptaka śmierdzi, w sensie śmierci. No i też hipopotama, z którego mieliśmy odłamek ostro drzewa. Dzięki temu wzmocniliśmy się, także nasza postać aktualnie ma 12 poziom błogosławieństwa ostro drzewa. I teraz ważna sprawa, czy chcemy kolejne odłamki? Wydaje mi się, że tak, ale ogólnie, nie wiem czy pamiętacie, zeszliśmy z naszej ścieżki tutaj, jakiś czas temu oczywiście, zeszliśmy z naszej ścieżki w wiosce Bony. Byliśmy w lochu Bony i tak dalej i mieliśmy iść tutaj dalej, prawda? Od drugiej strony do Donjon Cienia. No i właśnie też chciałbym tam wrócić. Dodatkowo przypominam sobie, że chyba tędy było do tych dwóch. Tutaj chyba były dwa hipopotamy, które moglibyśmy wyeliminować i też otrzymać odłamki. No ale dobra, tak czy inaczej, potrzebowalibyśmy teraz mieć cel. I tak, lecimy tutaj, do tego kościoła. Więc co? Więc most do wioski. Do wioski Bony, no bo oczywiście od tej strony. Do wioski Bony, bo od tej strony. Przeczekajmy sobie do rana. Odpoczynek do południa. Nie wiem ile ja tam mam runów, żebym mógł sobie ewentualnie wbić poziom. Głupio byłoby je stracić. Zobaczmy. Brakuje nam jakieś 10 tysięcy, więc to możemy sobie dodać, bo to za bossa dostaliśmy ostatnio, za tą płaczkę. Z 10 tysięcy nam brakuje. O, proszę bardzo, cyk. Dwie takie i jeszcze tam jakąś kapkę totalną, nie? Więc te 10 plus te 800 powinno wystarczyć spokojnie. Dobra. Zobaczmy. Rozwój postaci. Mamy 50 witalności, więc spokojnie. A jeszcze brakuje. No nie mów, że brakuje nam kuźwa 11 runów. Co za... Tak jest zawsze, nie? Tak jest, kurde, zawsze. Dobra, dawaj. Zawsze tak obliczam na oko, mówię, no to będzie okej, to będzie okej. A okazuje się, że co? Że kurna brakuje dwóch. Dobra. Na koń, słuchajcie, i jedziemy. Na koń i patatajtamy, tatatajratatajtajmy. Szkoda, że nie ma, wiecie czego? Jakby, o. O. Szkoda, że nie ma... O, to ciekawe. Spierdzielił nam żuczek. Tu jesteś, gnoju. No! Ty, kurna. Co jest z tym żukiem? Próbuje nas przecierać przez wszystkie wilki, czy jak? Nie, chyba trzeba go zesnajpić. Tylko najpierw trzeba byłoby go odnaleźć, ty! Zniknął! Skubany! Chyba, że wrócił na swoje miejsce. Może on ma dwa spoty, w których się pojawia. Tak, jest tutaj. No! Wściekłe zwierzę! O kurde, faktycznie. Wściekłe. Wilce jakieś. Dobra, czyli nic więcej nam tu jest niepotrzebne. Jezus Maria, co to było? Ktoś zawył. Kurde, co to za miejsce w ogóle z wilkami, nie? Tu nie wskoczymy. A tu jest z kolei koksownik. Tu jest z kolei koksownik i znowu koksownik z... z nogami opancerzonymi.
Więc tutaj niestety jest dosyć duży problem będzie z wyeliminowaniem tego koksownika. Trzeba będzie powrzucać do niego te gary. Więc na razie sobie go zostawimy. Więcej piesełów. Ale tu gdzieś chyba był ten, miejsce łaski. Jeśli dobrze pamiętam. Gdzieś tu było miejsce łaski. Jest! Czasami w tej trawie tak niesamowicie jest to ukryte. Dobra tam koksownik, weź się nie prój, nie? Ty, a to dalej leci, mimo tego, że ja usiadłem. Lol! Zobaczcie w ogóle, jaki to ma zasięg. Dobra, co my tutaj mamy? Aha. Dobra, czyli trzeba tutaj użyć kajdanów. A, musimy zejść. Kajdany moga. Tak jest. Tu. No nie udało się. Jakaś wieża rabadadaratatata. Pytanie, co w niej znajdziemy. No pewnie musimy jakąś magię, nie? Dobra, let's go. I na schody. Tak jest. Dobra, złaź z tego konia, bo nigdy nie wiadomo. Co my tu mamy? Armata rabata. Poka. Słojomiot, strzelający wielkimi bełtami, arcydzieło, czaro, mechanika, rabata. Okej. Okej. That's nice. Teraz tak się zastanawiam, czy tędy jesteśmy w stanie jakkolwiek zejść, czy musimy... O! Możemy! Jest cywilizowana winda. Aha, no nie wejdę. Dobra. Czyli to właśnie w taki sposób trzeba było się dostać na górę wieży. Tym tunelem. Ciekawy jestem, czy to w jakiś sposób jest... Chociaż nie, bo już by to zapatchowali. Zastanawiam się, jak z tymi kajdanami moga. W sensie, czy one... tak faktycznie mają działać, że rozbijają te pieczęcie wszystkie... Przepraszam. Dookoła. Czy to jakiś bug? O, seriously. Aha. Wylądowałem tym strumieniem powietrza na dachu, a później spadłem z niego i to zaliczyło jako spadek z wysokości, no. Ty, ale ja tam nie miałem żadnych runów, nie? Ale chciałem sprawdzić, czy tam czegoś nie ma czasem. Nie, jedno wielkie głańsko. Nic tu nie ma. O, jak miło. 389 runów, słuchajcie. To się pofatygowałem, nie? No dobra, idziemy do tego kościoła. Paparina, odpocznij sobie do południa. Bo pada deszcz. Okej. Teraz jest trochę, można powiedzieć, że przyjemniej. Dobra, i tędy do kościółka. Jak droga prowadzi, jak w mordę strzelił, słuchajcie. Oho, moje ulubieni koledzy. Kręcące się klatki. Masz, po razie ojcowskim. Dawno ich nie widzieliśmy. Są moby z podstawki. Dobra, i najpierw oczywiście robimy sobie rundkę dookoła kościoła, żeby zobaczyć, czy czegoś tutaj czasem nie ma do podniesienia. Tam jest jakiś mag. O, nie tylko jeden. Książka z przepisami nad swój tysa. Czego oni pilnują? W sensie... Dlaczego akurat oni? Odłamki światła gwiazd. Dodatkowo... Patrzcie, z jednej strony chłopy w klatkach z wieloma rękami. Z drugiej strony wilki.
Interesting thing. No i oczywiście kolejne miejsce, gdzie można sobie powielić wizerunek z bossów. Czyli tak zwane remembrance. I chyba tutaj już nic więcej nie będzie. Dobra, i to jest miejsce, w którym nie możemy chyba atakować i tak dalej. Katedra Manus Metyr. Manus się kojarzy, co? Nie można otworzyć z tej strony! Kurde, to od drugiej strony muszę tu wleźć. Dzień dobry. Well, we don't often receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus Metyr. Welcome. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Podziurawiony naszyjnik, mapa ruin. Okej. Okay. Poka. Jasno-niebieski naszyjnik wykonany z cienkiego, podłużnego kamienia, wydrążonego od wewnątrz. Użyj w opustoszałych ruinach, by zadzwonić dzwonem. To była nauka hrabiego Ymira. Losem tego, kto zadzwoni dzwonem, pokierują gwiazdy. To wygląda jak ten wielki... No właśnie, dzwon w tych ruinach palców. Zwykła stara mapa. Wskazuje lokację opustoszałych ruin. I my tam byliśmy. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Powiedzmy. Is something the matter? I've given you a map. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous for power, for truth. Ucz się magii. Dobra, na nic nas nie stać. I too am a glintstone sorcerer. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago, we began as stardust, born of a great rupture far across the skies. We too are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? And yet, none can fathom its implications. Its utter brilliance. Oh, no, yes. Oh. Do mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Co? Jakiego chłopca? Patrzeć pod nogi, nie chcesz skrzywdzić mojego chłopca. Co ty gadasz, gościu? Jakiego chłopca tu przetrzymujesz z wyrolu? What the fuck? Dobra, trzeba byłoby uaktywnić sobie to miejsce łaski, tylko niestety z tej strony tego nie otwieram. Dobra, czyli musimy to otworzyć z drugiej strony. What the hell? Małego chłopca, jakiego chłopca? Od boczku, nie, od przodu musimy tam dotrzeć. Bo podejrzewam, że w takim razie to jest questline, który, do którego będziemy musieli wracać nieraz. To też miejsce łaski nam się przyda, żebyśmy szybko mogli się tutaj przeteleportować. Pyk. Nie. Odkryto utraconą łaskę. I pięknie. Czy możemy otworzyć to z tej strony?
ciekawy jestem. Wiecie co? Jakby... Zauważcie, że otwieranie drzwi w Souls-like'ach zazwyczaj jest w jedną stronę. Ale na przykład taki Hitman ma otwieranie drzwi w obie strony. I ciekawy jestem, czy to jest między innymi też było brane pod uwagę. Czyli, no bo zobaczcie, nie było większego problemu, żebyśmy obeszli te drzwi i z drugiej strony otworzyli. Ale było napisane, że z tej strony się nie otwiera. Czyli wiecie, że one nie wychylą się, bo zawiasy nie pozwolą, nie wychylą się w drugą stronę. Ciekawe, czy na to wpadli, nie? Bo zawsze mnie to poniekąd trochę irytuje w grach, że w grach drzwi otwierają się na dwie strony. No jakie, kurde, drzwi wychylają się na dwie strony? No to jest niemożliwe. W prawdziwości, kurde, takie na dwie strony, to nie wiem, mieliście drzwiczki, takie wahadła w salonie, w jakimś, nie wiem, na Dzikim Zachodzie. Czy coś, nie? A w domu jednak drzwi się otwierają w jedną stronę. Dobra, co my mamy tutaj? Tu jest jakieś cmentarzysko. Okej. Nagrobna konwalia. I nic więcej chyba, nie? To jest tak, że ten świat jest ładnie zrobiony. Jest naprawdę, można powiedzieć, że skomplikowany. Co to jest? O kurde, ty, jakieś kościotrupy. Ale, no jakbyśmy chcieli coś znaleźć tutaj, jeśli dla siebie jakieś przedmioty, to niestety nie ma ich zbyt wiele. A my tymczasem... Jezu, jaka watacha wilków! A my tymczasem do dążon cienia od tak zwanej dupy strony. Od strony, od której poznałem to dążą za pierwszym razem. Znaczy, to w sumie dziwnie brzmi, nie? Że poznałem to od dupy strony za pierwszym razem. To... Nie brzmi to zbyt dobrze. Okej. Dążą cienia dzielnica kościelna. Pyk. Dobra, jaja kraba. I ta część jest zalana, jak widzicie. Oho. I potwór w wodzie. I oczywiście człowiek ma już flashbacki z... jakiś Resident Evil, nie? Wielka nagrobna konwalia. To jest to, co nas interesowało tutaj. To jest to, co warto byłoby zdobyć. Bo chyba wydaje mi się, że później byłby problem ze zdobyciem tego. Bo jeśli spuścimy wodę, to niestety ciężko będzie nam tutaj wejść. Okidoki. Kraby w grach, baby w grach. Krabów nie będziemy atakować, nie ma sensu. Cienkie bestii kości, cienkie kości bestii. Także musimy dotrzeć w odpowiednie miejsce po murach. Cyk. Hop, hop, hop. Hop. I hop. Mhm. No i tam się ugasisz, kolego. A ty też się ugasisz? Zeskoczysz czy nie zeskoczysz? O kurde, ty! Czekaj! Wait! Anuluj! O nie, to są ci... Oni są, kurde, mega giga dobani. No dobra, ale będzie się trzeba w takim razie bufować, żeby z nimi walczyć.
Muszę zobaczyć, czy aby na przykład nie zadaje im większych obrażeń ten strzał magiczny. O, dzień dobry, panie robaku. Brzydulaku. O kurde! Ty, bym spadł. Okej. Czy coś tutaj jeszcze jest? Chyba nie. Dobra. Tutaj też nic nie ma. Okej, no to przez dach. Do środeczka. Tylko musimy wiedzieć, gdzie zeskoczyć. Tu? Hop. Dobra. I tam coś jest. Pytanie, czy to będzie coś, co nas rozczaruje? Czy to będzie coś fantastycznego? Ej, długo działa ten eliksir, tak teraz patrzę. Pióro burzowego jastrzębia. O, wow! Fantastycznie! Znaleźliśmy pióro burzowego jastrzębia. Dobra. Marynowana wątroba elektroodporna. I tutaj mamy nadal zalany teren, więc niestety tutaj nic nie zrobimy. O, klucz do kaplicy! Mother to us all, favor me with thy grace. I have met many who would threaten or distress thee, and quelled each and all. And I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Ty, to nie jest ten, który nas najeżdżał dwa razy już? Ten Gracjan Rostocki? I implore thee, take not from me. Użyj tęczówki pełnej łaski. Czekaj, czekaj. Podobno są dwa rodzaje tęczówki. Tęczówka pełna łaski i ta tęczówka, która jest jakaś taka mroczna. To jest jakiś questline z nim. Kurde, trzeba byłoby to prześledzić, bo to jest jedna tęczówka pełna łaski, ale jeszcze jest chyba taka ciemna. Kurde, i teraz pytanie, co możemy z nim zrobić? Musiałbym znaleźć jeszcze tą ciemną tęczówkę. Ty, to ja nie wiedziałem, że tutaj się otwiera tym kluczem do kaplicy. Ja faktycznie dostaliśmy chyba go od krewety, nie? Jezu, ten. Dostaliśmy go chyba od krewety. Równe 1000, nie? No i pięknie. Porobiony! Okej, tu jest ścieżka. Tu jest właśnie, tu jest chyba, jeśli dobrze się orientuję, właśnie odłamek. Tylko, że akcja z tym odłamkiem jest taka... Akcja z odłamkiem jest taka, że tam jest teraz woda. Więc jeśli nie trafimy na rąsie tego posągu, no to niestety wpadniemy do wody i zginiemy, więc najpierw warto byłoby tej wody się pozbyć. Nie ładowany, tylko zwykły. O kurde, dostanę. Ten ma
w ogóle świecące oczy? On daje więcej runów? 31 tysięcy on daje! Co ty gadasz? No to giga dużo. Dobra, i tutaj mamy windę. Dobra, gdzie tą windą dojedziemy? I tam mieliśmy... Aha, na górę. Do góry jedzie? A gdzie ma jechać? Bąk. Ty, kurde, gdzie nas to wywiezie? Chyba tutaj nie spuścimy tej wody aż tak wysoko, co? Aha, jesteśmy w magazynie z okazami. Okej. Ponury kamień kowalski. Czy tutaj jest jakieś miejsce łaski? Jest! Dobra, czyli jakby przyszliśmy tutaj od innej strony. Chayana. Jak się nazywa to miejsce? Tyły magazynu. Dobra, i w takim razie jak mamy tutaj miejsce łaski, to ja bym raczej to zostawił sobie, bo możemy w każdej chwili tutaj wrócić, nie? Ale teraz sprawdźmy sobie i przetestujmy sobie resztę tych ścieżek, bo na pewno musimy spuścić wodę. A żeby spuścić wodę, to musimy znaleźć wajchę, korbę, jak zwał, tak zwał, do otwarcia grodzi, żeby to wszystko gdzieś tam zleciało. Wtedy będziemy mogli się właśnie wspiąć na ten posąg Mariki, bo nawet jeśli nie trafimy, to... Nawet jak nie trafimy, to i tak... spadniemy na cztery łapy, nie? Nawet chyba nie otrzymamy żadnych obrażeń. Okej, i tu jest woda. Mechanizm się nie porusza, no bo jest zalany. Dobra. Czyli to nas interesuje, ale później. Czyli jedyna ścieżka aktualnie, która nam zostaje. Oprócz tamtego oczywiście miejsca łaski tyłów magazynu. To miejsce. Dobra, po razie każdy dostał. 59 tysięcy, kurde, tak sobie zabijam te mobki. Tutaj te mobki naprawdę dają sporo kasy. O, wow! Czemu to w ogóle... Jakim cudem to robi tak chory damage? Ktoś gdzieś wylądował. Tam jesteś, kolego. Właśnie słyszałem, ale nie widziałem skąd. Dobra, tu pewnie była pułapka, co? A to jest tylko i wyłącznie kość bestii. Niesamowite. Dobra, i tutaj jest dziura. Tutaj jest dziura. A, no i proszę bardzo. Spuszczamy wodę. Pyk. Teraz odkryjemy wszystko, co się kryło pod wodą. Nie ma sprawy, Mesmer. Wziąłem ci, zrobiłem tutaj porządek w twoim zamku, stary. Nie dziękuj. Żeś, kurde, wziął i zaniedbał. I to tak nie zaniedbał fys a fys. No i pięknie. Drzewko nam się odsłoniło. Czy to mogło być jakieś wartościowe drzewo? Czy to mogło być jakieś złote, święte drzewo? Jest też kościół, w którym mamy miejsce łaski. Świetnie. Patrzymy na to wszystko z góry. Oczywiście będziemy mogli wskoczyć teraz do tej dziury, którą widzieliśmy pod nami. Bo teraz już tam nie ma wody, więc nie zginiemy.
Pyk. Pyk. Ponury kamień, dobra. I mamy safe spota. Pyk. 64 tysiące. No nie ma sensu teraz dokoptować. Jeszcze jakiś postaramy się tutaj mobów pokonać, nie? Dobra, i teraz tak się zastanawiam, czy pójść all in i spróbować dostać pierdziel. Zeżar mnie. Wypluł mnie. Nie mam pół HP. O, nie mam już całego HP. Yep. That was quick. Czyli jednak z chłopem trzeba troszeczkę pomyśleć, jak to zrobić. W sensie... Dobra, zabierzmy sobie runy. Wiecie, co jest najgorsze? Że jak walczymy z nim w wodzie, zobaczcie, co się dzieje. Jest woda po prostu po kostki, nawet nie. I normalnie jak biegamy, to możemy podskoczyć i skaczemy do przodu. A jak jesteśmy w tej wodzie, to jak podskakujemy, to nagle zatrzymuje się nasza postać i podskakuje pionowo do góry. To mnie trochę tutaj zgubiło, bo chciałem sobie wskoczyć na kamienie, żeby pobiec dalej, ale zatrzymałem się jakby w miejscu przez ten skok. Dobra, słuchajcie, to z tym gagatkiem zawalczymy sobie już w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.